witam Państwa bardzo serdecznie w nowych dekoracjach, z nowymi pięknymi światełkami, w nowej oprawie i również od jakiegoś czasu w nowym miejscu tygodniowej ramówki. Dziękujemy serdecznie, że coraz więcej z Was odnajduje nas właśnie w czwartkowe wieczory. Jedno natomiast, co się nie zmienia, to to, że mówimy o sprawach dotyczących każdego z nas, o sprawach budzących często gorące emocje, o których naprawdę warto rozmawiać. A dzisiaj będziemy mówić o seksie. Minister Katarzyna Hall zapowiedziała, że gdzieś w kwietniu opublikuje kompleksowy projekt zmian dotyczących systemu oświaty, a zmiany są potrzebne, bo jak się dowiadujemy, polska młodzież odstaje od standardów europejskich. Podobno jest słabiej przygotowana od swoich europejskich rówieśników do, cytuję, życia w nowoczesnym społeczeństwie. Czy zmiany te będą również dotyczyły kwestii wychowania do życia w rodzinie i, tak jak oczekuje lewica, kwestii edukacji seksualnych? Tego na razie nie wiemy. Natomiast jakie są standardy europejskie i co oznacza owo określenie nowoczesne europejskie społeczeństwo? No więc właśnie chcieliśmy dzisiaj zapytać. Oto gotowe wzorce holenderskie, czy będą również u nas aplikowane? Prosimy bardzo o przykład. To jest piosenka emitowana w dziecięcym programie holenderskiej telewizji. Mieszkam w domku szeregowym, mamy w domu fajne rzeczy. Mieszka się nam całkiem dobrze we trzech. Bas pracuje dla gazety, a Dedrick jest laborantem. Adoptowali mnie, gdy miałem tylko jeden rok. Jestem wciąż ich jedynym dzieckiem, ale mi to nie przeszkadza. Dzięki temu mam ich całą uwagę i miłość tylko dla siebie. Bas zawozi mnie do szkoły, a z Dedrickiem gram na skrzypcach. We trzech oglądamy seriale w telewizji. Refren: ja mam dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Czasem fajnych, a czasem surowych. Ale układa nam się dobrze, ponieważ mam dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Kto lepiej niż oni mógłby zastąpić mi matkę? Gdy kładę się spać, Dedrick sprawdza moją pracę domową, a Bas zmywa naczynia lub robi pranie. A gdy jestem chory lub mam gorączkę, nie ma nikogo wśród ludzi, których znam, kto by się troszczył ode mnie tak jak Dedrick i Bas. On ma dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Czasem fajnych, a czasem surowych. Ale układa nam się dobrze. On ma dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Kto lepiej niż oni mógłby zastąpić mi matkę? Czasem jestem zaczepiany w szkole. Oczywiście to nie jest takie miłe. Twoi rodzice są homo. Inni uważają, że to dziwne. A ja wtedy wzruszam ramionami. Co z tego? Jestem ich synem. To nie jest często spotykane, ale dla mnie w porządku. On ma dwóch prawdziwych ojców, czasem fajnych, czasem surowych, ale układa nam się dobrze. On ma dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Kto lepiej niż oni? No kto lepiej niż oni mógłby zastąpić mi matkę? No właśnie, co Państwo sądzicie o takim modelu edukacji seksualnej? Czy o taki rodzaj modernizacji chodzi lewicy? To jest model edukacji seksualnej wolny od indoktrynacji, czyli zgodny z tym, co Polska podpisała. Przecież podczas międzynarodowej konferencji w Kairze w 1994 roku, a także światowej konferencji na rzecz kobiet, Polska podpisała dokumenty, w których, i to bez żadnej dyskusji, w których zobowiązała się do wprowadzenia edukacji seksualnej właśnie wolnej od indoktrynacji. Nie widzę oczywiście w tej piosence niczego złego. Jest bardzo wiele uprzedzeń w stosunku do homoseksualistów. Te uprzedzenia są szkodliwe.
należy te uprzedzenia zwalczać, również poprzez edukację seksualną. Jeżeli komuś się nie podoba to, że homoseksualiści adoptują dzieci, to znaczy tylko, że nie zna polskich przepisów, ponieważ również w Polsce homoseksualiści mają prawo adoptować dzieci, ponieważ orientacja seksualna nie jest czynnikiem, który wyklucza adopcję. I my nawet nie wiemy, ilu homoseksualistów dzieci adoptowało. Z kolei lesbijki mogą dziecko urodzić. Także jeżeli my żyjemy w takim przeświadczeniu, że u nas homoseksualiści dzieci nie mają, to jest to przeświadczenie błędne. No ale na razie jeszcze o tym nie śpiewają piosenek. Przynajmniej no tak, a co jest złego w piosenkach? Czy taki rodzaj modernizacji państwu się podoba? Ja się zastanawiam, co pani poseł nazwała uprzedzeniami. Na przykład zastanawiam się, czy może to, że kilka procent homoseksualistów w społeczeństwie odpowiada za aż 1/3 wszystkich aktów pedofilskich, to pewnie też jest jakieś uprzedzenie w statystykach. Czy może to, że dzieci wychowywane w tych rodzinach cierpią na znacznie wyższy odsetek patologii wszelkiego rodzaju chorób, wychowują się w domach, w których rodzina jest bardzo niestabilna. Nie wiem, czy pani wie, to też pewnie jest uprzedzenie, że około chyba 1% homoseksualistów ma jednego partnera. To znaczy, większość ja myślę, że pani po prostu jest niewyedukowana. Ja pani nie przerywałam i jestem, proszę pani, wyedukowana, ponieważ od kilku lat śledzę z uwagą te wszystkie sprawy i 2 lata temu w tym programie też rozmawialiśmy na ten temat. I ja wtedy przytaczałam pewne dane, właśnie takie, na które się powołuję dzisiaj i mówiłam, że ten postęp postępuje i będzie jeszcze gorzej, że homoseksualiści będą chcieli wchodzić do szkół, że to wcale nieprawda, że im chodzi tylko o jakieś tam niedyskryminacje w pracy, że będą się zbliżać do dzieci, mają to zresztą w swoich manifestach zapisane, że chcą rozszerzać swoją propagandę na dzieci. Ja to mówiłam, wszyscy się wtedy śmiali, jak to, że tak się nigdy nie staje i to się teraz dzieje. I to widzieliśmy na tym przykładzie, ale ja myślę, że nasz program dzisiejszy nie byłby kompletny, gdybym nie przytoczyła państwu czegoś, o czym pisała Rzeczpospolita w lipcu zeszłego roku. Chodzi o taką ulotkę wydaną przez federalną instytucję niemiecką, skierowaną do rodziców o tym, w jaki sposób należy podchodzić do edukacji. Co to jest? Körperliebe, doktor Spiele. Doktor Spiele. Ciało, miłość i zabawa w doktora. Zabawa w doktora. To oni też się bawią tam w lekarzu. Niemiecka instytucja federalna uczy rodziców, w jaki sposób podchodzić do edukacji seksualnej dzieci. I tu posłużę się cytatami z tłumaczenia za artykułem Rzeczpospolitej, który się ukazał na ten temat. Kilka cytatów. Ojcowie nie poświęcają łechtaczce i waginie córki wystarczająco uwagi. Zbyt rzadko ich pieszczoty obejmują te rejony ciała. Przepraszam, które? Łechtaczka i wagina. Według tej publikacji niemieckiej instytucji rządowej ojcowie powinni pieścić łechtaczkę i waginę swoich córeczek. Strona 27. Na tej samej stronie dziecko dotyka wszystkich części ciała ojca, czasami podniecając go. Ojciec powinien robić tak samo. Kilka stron dalej. Kiedy dziewczynka wkłada sobie przedmioty do waginy, rodzic powinien interweniować tylko wtedy, kiedy istnieje ryzyko, że zrobi sobie krzywdę. Na przykład, kiedy jej wargi stromowe są już spuchnięte od ocierania się o fotel. Wtedy trzeba powiedzieć dziecku, że nie powinno się kaleczyć, tłumacząc równocześnie, że stymulacja genitaliów jest całkowicie w porządku. Czy musimy być narażani na tyle bzdur? Zastanówmy się, czy musimy być narażani. I bardzo ciekawy komentarz urzędnika tej instytucji. Znaczy, to jest wysyłane do niemieckich... Tak, znaczy oni wycofali w sumie w końcu tą ulotkę po szerokich protestach, które sobie można wyobrazić, jak sprawa się nagłośniła. Ale jeśli wycofali szczęśliwie, to o czym natomiast, natomiast no bardzo, bardzo ważna rzecz... Tak naprawdę wycofali drugi nakład tej ulotki. Tak, ona się rozeszła i funkcjonowała. Natomiast urzędnik tej instytucji, która wydała tą ulotkę, skomentował dla Rzeczpospolitej to w ten sposób. Dzieci są stworzeniami seksualnymi i szukają ciągle zaspokojenia swoich potrzeb. I uwaga! To jest do państwa, naszych widzów. Źli nie są ci rodzice, którzy na to pozwalają, czyli na molestowanie dzieci, powiedzmy sobie, lecz ci, którym to się źle kojarzy. Czyli to jest nasza wina, jeżeli mamy źle skojarzenia. Dobrze. Państwu, którym się to źle skojarzyło, jesteście winni blokowania edukacji swoich dzieci. Czy taki model edukacji... Czy taki model edukacji jest do przyjęcia? Pan kiedyś na takiej konwencji programowej pokazał pistolet i to drugie. Nie, to nie na tej było. To było, jak pan wystąpił w podkoszulce, gdzie było napisane, jestem gejem, jestem z SLD. I powiedział pan, że należy dzisiaj bronić praw gejów. I czy również
w kwestii powszechnej edukacji seksualnej, czy również w kwestii takich zmian obyczajowych? Czuję pan, no jestem zażenowany zestawieniem tych dwóch spraw. Przecież pan jest człowiekiem na tyle inteligentnym, że doskonale pan wie, jaka była... To jest szantaż emocjonalny teraz pan stosuje. No tak, ale wie pan, no to jest żenująca ulotka. Tylko ja zauważyłem, tam jest... Przepraszam, to jest Bundes, coś tam jakieś, czyli to jest normalna rządowa, no tak, Bundes rządowe wydawnictwo. Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Tak, oczywiście to jest żenująca ulotka. Wszyscy jesteśmy, nawet pani poseł Szynyszyn, także ja myślę, już nie wspomnę o innych osobach, zażenowani tym dokumentem. Na pewno nie, o nic takiego nie chodzi. Kiedy wkładałem tą koszulkę, jestem z SLD, czy jestem gejem, to chciałem tak naprawdę w pisowskiej rzeczywistości ksenofobii i braku zaufania do innego człowieka zaapelować o umiar. I w dalszym ciągu gotów jestem zrobić to samo, jeżeli, nie daj Boże, wrócą rządy Jarosława Kaczyńskiego, na co się na szczęście nie zanosi. Natomiast jestem i przeciwnikiem związków homoseksualnych adoptujących dzieci. Uważam, że to nie jest coś, co... na co jesteśmy w tej chwili w stanie, czy w ogóle... W tej chwili, dlaczego? Czy w ogóle zaakceptować tego modelu postępowania, a tym bardziej przeciwko takim, powiedziałbym, prymitywnym, nie uwzględniającym w ogóle wymiaru miłości w doświadczeniu seksualnym i nie patrzącym na to doświadczenie poprzez pryzmat tego, czym takiego najbardziej tradycyjnego myślenia w naszej europejskiej kulturze, jako próby zjednoczenia się człowieka dorosłego z drugim człowiekiem dorosłym, myślenia o akcie seksualnym. Wypreparowanie tego w ogóle z całego formatu człowieczeństwa i mówienie o tym w rodzaju jakiejś technicznej obróbki jest mi całkowicie obce. Uważam, że jest obce w ogóle naszej cywilizacji. Wstydzę się, że coś takiego ukazało się. Panie pośle, czyli ale jednak... Co nie zmienia faktu, że to, co się działo za sprawą Lecha Kaczyńskiego czy Jarosława w stosunku do mniejszości, było tak samo żenujące jak ta ulotka. Mm-hmm. W Niemczech od wielu lat pomocą naukową w przedszkolu jest jeden z czterech takich komiksów, który tutaj państwu pokażemy. Prosimy bardzo. W zeszłym roku mama i tata rozwiedli się. Teraz tata mieszka z kimś innym. Tata i Frank mieszkają razem, pracują razem, jedzą razem, śpią razem, razem się golą i czasem kłócą, ale zawsze potem się godzą. Frank też mnie lubi. Opowiada mi historyjki i różne zagadki, jak tata łowi ze mną owady na lekcje przyrody. Czyta mi książki. Robi pyszne bułeczki z marmoladą. Uspokaja mnie, kiedy śnią mi się koszmary. W weekendy czego to nie robimy na mieście? Chodzimy na stadion, do zoo, jeździmy nad morze, pracujemy w ogrodzie, a wieczorem muzykujemy. Mama mówi, że tata i Frank to homoseksualiści. Na początku nie mogłam zrozumieć, co to takiego, ale mama mi objaśniła. Homoseksualizm to tylko inna forma miłości, a miłość to najpiękniejszy sposób na bycie szczęśliwym. Tata i jego przyjaciel są razem szczęśliwi. Ja też jestem szczęśliwy. No właśnie, pani powiedziała, że tamten teledysk był wolny od indoktrynacji ideologicznej. Czy ten komiks, który od wielu lat funkcjonuje jako pomoc dydaktyczna w niemieckich przedszkolach, jest pani zdaniem wolny od indoktrynacji ideologicznej? Tak, oczywiście jest wolny od indoktrynacji ideologicznej, ponieważ mówi to, co jest powszechnie wiadome w świecie, że są różne formy miłości, jest także miłość homoseksualna. Natomiast tu niestety w tym programie jest mieszanych kilka różnych rzeczy. No, nie, ale ja chciałem zapytać innych gości o reakcję na ten komiks. Ale ja muszę na ten temat się wypowiedzieć, bardzo mi przykro, ponieważ tutaj zostaje jakiś...
zły taki osad. No przecież namawianie do molestowania seksualnego dzieci, czyli do zbrodni wręcz, jednej z najcięższych. Ale zostawmy tamtą, skomentowaliśmy. Z kolei pani, nie, no bo pani też opowiada takie bajki, których nie można bez komentarza zostawić. No jeżeli pani mówi, że większość, 30% molestowanych seksualnie tak, dzieci pani, jest molestowanych przez homoseksualistów, oficjalnych to niestety wielu właśnie państw, nie. I to są ogólne statystyki i badania opublikowane w wielu miejscach. Ja jeżeli państwo mają problem, większość molestowania seksualnego odbywa się niestety w domach rodzinnych, przez rodziców, przez wujków. I to jest prawdziwa tragedia. I właśnie edukacja seksualna umożliwia dziecku rozpoznanie takich czynów i przeciwdziałanie im, zgłoszenie tego komuś. Także tutaj nie należy po prostu mieszać różnych rzeczy. Okej. Czy ten komiks według pana edukuje seksualnie, czy... Znaczy, przede wszystkim zarówno piosenka, bo to ją ominęliśmy, była prześliczna, jest piosenką, proszę zwrócić uwagę, że... Po pierwsze, nie zgadzam się, że dwóch facetów ma zastępować jedną kobietę. To jest feministyczna piosenka, a tak na serio, to proszę państwa, jest to ukryty przekaz, bo zaczynają być angażowane dzieci. Dzieci, które z trudem wolno angażować w reklamie, tu zaczynają być angażowane. To jest nieprzyzwoitość i przemoc. Komiks natomiast ma dokładnie ten sam wymiar. Proszę państwa, to, że dzieci polskie na Syberii były zmuszane do śpiewania, jak jest znakomicie, jak wujek Stalin insypie cukierkami, nie znaczy, że dzieciom było znakomicie, dzieci w to wierzyły, po prostu śpiewały zadany tekst. I mamy to w tej chwili do czynienia z jednym i drugim przypadku. Mamy do czynienia z takim działaniem, które w zasadzie jest molestowaniem takim perswazyjnym. Nie zgadzam się, pani profesor, z tym, że nie widzi pani tutaj molestowania. Jest to molestowanie w najgorszym z możliwych wymiarów, odnoszące się do dziecięcej wyobraźni, która jest w tym wypadku zupełnie bezbronna. I jeżeli jeszcze jedno, jeżeli miałbym wierzyć, to wolałbym wierzyć pani Joannie Neifeld, która doskonale zna tę problematykę i jest cytowana przez poważne autorytety naukowe, niż pani, która z pedagogiczną specjalistką od prawa morskiego kreuje poglądy, jak powszechnie wiadomo, dzieci są, przynajmniej w nauce nic powszechnie wiadomo, wszystko się opatruje przepisami. Znaczy jestem specjalistką w zakresie ekonomii konsumpcji, socjologii konsumpcji. Jasne, to równie blisko pedofilii jak tak, prawo morskie. Tak, bo konsumpcja to zaspokojenie potrzeb, a potrzeby człowieka są bardzo różnorodne i w tych potrzebach są również potrzeby seksualne. No więc tu właśnie widzieliśmy konsumowanie się nawzajem dwóch mężczyzn, a tam zachwyt skonsumowania się nawzajem dwóch tatusiów. No zupełnie tego nie rozumiem. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć kreowania nieprzyzwoitości. No bo nie był pan edukowany seksualnie w swoim czasie i dlatego pan profesor tego nie rozumie. Być może nie byłem edukowany seksualnie, dlatego że moi rodzice, że tak powiem, widzieli możliwość mojego naturalnego wzrostu i tworzyli mi alternatyw, których wcale bym nie chciał. Ja jestem rad, dzięki temu, że mam wnuczęta. Trzeba po prostu wiedzę, mieć rzetelną wiedzę. Proszę mi wierzyć, że mam rzetelną wiedzę. Ale nie wiem, czy w sprawach dobrze, seksu. Czy... No i pani się już na pewno tego ode mnie nie dowie, proszę panią, to już jeden czas. No też tak myślę, Wojtku, patrząc na pana. Jak sądzisz, czy ten komiks zostanie również wprowadzony do polskich przedszkoli? Czy to jest tak, to jest pewna nieuchronność? Nie wiem, natomiast wiem, że z głupkami nie ma sensu dyskutować. Przed głupkami trzeba się bronić. Być może to jest tylko głupstwo, co widziałem. Natomiast ja się czuję prześladowany i molestowany. Mam wpisane do konstytucji prawa religijne i to jest gwałcenie moich praw religijnych. Takie zachowania, pokazywanie tego gdziekolwiek w publicznej telewizji, wprowadzanie takich rzeczy do szkół jest prześladowaniem mnie i łamaniem konstytucji. Ale to nie ma nic wspólnego z religią. Ja z panią nie rozmawiam, bo z głupkami nie ma sensu. Przepraszam bardzo, ale my jednak szanujmy pewną konwencję dyskusji i nie obrażajmy się wzajemnie. To jest... Nie, to pani obraża od początku. To jest formuła, warto rozmawiać, a nie warto obrażać. Wycieczki ponieważ... w kierunku pana profesora o tym, jak był wychowywany, to jest chamstwo. No nie ma sensu dyskutować z czymś takim. Przepraszam, no jednak bardzo proszę ważyć słowa i zachowywać ta grupa, stosowny którą reprezentuje pani do kobiety. Profesor, nazwana została przeze mnie głupkami i z nimi nie ma sensu dyskutować. Przed tym się trzeba bronić. Trzeba zaatakować takie działania w obronie własnej. Tylko, że trzeba umieć coś takiego atakować. Nie może istnieć, natomiast albo musimy wszyscy uciekać. No tak, tylko, że to zamyka dyskusję. To znaczy, zamyka, nie ma ale sensu ten program tego nazywa dyskutować. Się warto rozmawiać. Ale nie ma sensu tego dyskutować. Przed tym się trzeba bronić. To jest atak za no daleko po prostu posunięty. Z panem Cejrowskim przed nie dwoma warto facetami, rozmawiać. Którzy wychowują dziecko, trzeba się bronić. Trzeba im zabierać dzieci, a nie dyskutować, to może się dogadajmy jakoś. Nie ma pola do dyskusji.
Ja tylko pokazuję... Dobrze, że pan nie proponuje eliminacji fizycznej, pani profesor. Nie proponuję, dlatego że my, katole, szanujemy osoby, natomiast zwalczamy zboczenia i grzech. Wydaje mi się, że... Chyba pan jest grzeszny i zboczony, dobrze, także proszę sobie wybaczać. Wczoraj wrócił z Hiszpanii sekretarz generalny SLD Grzegorz Napieralski. Media spekulują, że był tam po to, aby korzystać z doświadczeń hiszpańskiej lewicy w dziedzinie, no właśnie, w dziedzinie, jak edukować katolickie społeczeństwo, jak modernizować hiszpańskie katolickie społeczeństwo, bo być może te doświadczenia można przełożyć również na nasz rodzimy grunt. Oto przykład z kolei hiszpańskiej pomocy dydaktycznej, która ma afiliację Ministerstwa Edukacji Hiszpańskiego i adresowana jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Proszę bardzo. Będę prosił Wojtka, który zna język hiszpański, o przetłumaczenie. To jest fragment właśnie historyjki obrazkowej, która jest pokazywana. W dymku górnym napisano: ty patrz, jaki cud, jaki rozmiar i jaka twardość. A jak to po hiszpańsku myślisz, że mi wejdzie? Fíjate, que maravilla, que volumen, que dureza. Tu crees, que me entraría? Nie widzę dokładnie tamtych liter. A pod spodem? No, to jest takie świństwo, że nie chcemy tego pokazywać więcej. Pod spodem było jeszcze gorzej. Tak, pod spodem było jeszcze gorzej, w związku z tym tak, co jest pod spodem? Państwo mówią, na pewno ci wejdzie, przecież ostatnio wkładaliśmy tam butle butanu. No nie, ale to... Ja przepraszam bardzo, bo rozmawianie o jakichś pornograficznych, zboczonych tak, przepraszam tekstach bardzo. W ten sposób, ja zastanawiam się, czy panie nie Januszu, przepraszam. Naprawdę, po prostu pan przekroczył granice, które ja jestem w stanie akceptować jako w miarę liberalny człowiek w polityce. To jest, to od razu panu powiem, to jest materiał, pan, który jest afiliowany przez ale ja nie hiszpańskie Ministerstwo Edukacji. W quasi pornograficznych programach i proszę mnie nie zapraszać. No. Ale to państwo ze sobą dojadą się uczyć, no, ale jak nie, ale takie coś do nas bardzo pana proszę. Czy może pan jakoś się ustosunkować, bo ja się moim dzieciom, mojej rodzinie. Pan mnie zaprasza na audycję, a w której mam o czymś rozmawiać i pan epatuje publiczność skrajnymi, dewianckimi, najpierw tymi, a później tymi programami. Ja jestem naprawdę obrażony tym, wie pan. No, mówię to zupełnie serio. Ale ta reakcja jest absolutnie normalna. Ja też czuję się obrażony takimi treściami. Też czuję się obrażony takimi treściami, jeśli to są standardy europejskie. Przecież Grzegorz Napieralski pojechał do Hiszpanii po to, żeby być może korzystać z doświadczeń, jak izolować, jak uniezależnić politykę państw od kościoła, prawda? Oczywiście. Czyli jak wycofywać światopogląd chrześcijański czy katolicki z przestrzeni publicznej? Nie wycofywać, tylko jak realizować ideę świeckiego państwa, państwa neutralnego światopoglądowo, które to państwo gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej. Radzę przeczytać konstytucję. Natomiast oczywiście na czym polega zapoznawanie się z różnymi wiadomościami? No na tym, że trzeba brać to, co jest dobre, a odrzucać to, co jest złe. Natomiast tutaj jest oczywiście materiał niezwykle tendencyjnie dobrany. Tego rodzaju edukacja naturalnie nie jest ani pożądana, przeciwnie, może być szkodliwa. Tu rzeczywiście jest niezwykle wulgarne słownictwo. Ja nie do końca mam oczywiście zaufanie co do tłumaczenia, ponieważ pan jako człowiek w ogóle nie wzbudza zaufania. Natomiast no, być może nawet tak jest. No, ja hiszpańskiego nie znam. Oczywiście Grzegorz Napieralski się nie musiał jeździć uczyć do Hiszpanii. Ja go jestem w stanie wyedukować. Ja akurat się znam. W takim kontekście ta lista była opisywana. Trzeba go wysłać do Ojca Rydzyka, do Radia Maryja. Nikt tak skutecznie nie zniechęca do Kościoła jak Radia Maryja. Niemniej, jeżeli chodzi akurat o to zadanie, to proponuję wyjazd do Torunia. Przypominam sobie taki jeden z naszych podręczników z lat 90. Ma pan blisko. Gdzie właśnie w ramach edukacji seksualnej było napisane, że źródło życia u mężczyzny
znajduje się na dole tułowia, z przodu na zewnątrz. No też nie uważam, żeby to była terminologia i sposób właściwej edukacji młodych ludzi. Ale jeżeli mamy mówić o edukacji seksualnej, no to może właśnie porozmawiajmy o tym, jak ona powinna wyglądać. Dlatego, że dawanie jakiegoś przykładu hiszpańskiego czy niemieckiego, jak nie powinna wyglądać edukacja, to jak gdyby nas nie posuwa do przodu w tej dyskusji. Zastanówmy się, jak edukacja powinna wyglądać. Więc właśnie ta edukacja powinna być przede wszystkim rzetelna. Powinna zaczynać się w miarę wcześnie. To się nazywa one man show. Dzieci zaczynają się interesować seksualnością. I oczywiście musi być odpowiednio dostosowana do możliwości percepcji dziecka. I co ciekawe, badania między innymi w Stanach Zjednoczonych... Czyli, pani profesor, czyli rozumiem, że te pierwsze materiały, ten teledysk i ten komiks w przedszkolu jest okej. Nie, w teledysku nie widziałam niczego złego. Ale i ten komiks do przedszkola jest też okej. Tak. Natomiast na przykład edukacja seksualna, co ona daje? No daje bardzo dużo. Dzięki edukacji seksualnej mniej nieletnich dziewcząt zachodzi w ciążę. To akurat jest sprzeczne z wieloma badaniami, które ja znam na ten temat. No bo pani po prostu zna jakieś takie badania, które mogła zacytować z imienia i nazwiska, pani profesor? Tak, są amerykańskie badania, które to wykazują. Albo przynieść może. Wystarczy sobie wejść w Google i tam poczytać. Ale to niech pani wyjdzie z Google i nam powie, co pani tam wyczytała. Konkretnie, z imienia, nazwiska, podanie książki, gdzie była wydana. Konkret. Kto zrobił badania? No pani też o tym nie ma pojęcia, także są różnego rodzaju badania, w każdym razie nie ulega wątpliwości. I to jest uzasadnienie, pani też nie ma pojęcia, to ja nie muszę mieć pojęcia. Konkret proszę. Jakie badania? Konkretnie i procenty proszę podać. Źródło. Tak, 7, 16, 28 i dodatkowe 32. Przepraszam bardzo. To odwołajmy się do istniejącego przykładu. No jednak Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły taką bardzo dokładną edukację seksualną od wczesnych lat szkolnych. I oto proszę bardzo, jakie są tego efekty. Czekamy na materiał z Wielkiej Brytanii. Tak? Mimo wieloletnich programów edukacji seksualnej, Wielka Brytania wciąż boryka się z największym współczynnikiem ciąż wśród nastolatek. Jako rozwiązanie tego problemu jeden z parlamentarzystów przygotował raport, w którym proponuje m.in. wysyłanie do domu 11-letnim chłopcom darmowych prezerwatyw. Minister z Departamentu Zdrowia zaproponowała natomiast, aby przymusowo wszczepiać ubezpładniające na 5 lat wkładki 12-letnim dziewczętom, aby uchronić je przed ciążą. Jestem zobowiązany powiedzieć, że minister zdrowia Wielkiej Brytanii nie przeforsowała swojego projektu, także on spotkał się z... Ciąże wśród nieletnich w Wielkiej Brytanii są rzeczywiście poważnym problemem, z tym, że nie można zupełnie abstrahować od tego, że tam samotna matka, zwłaszcza nieletnia, dostaje mieszkanie, pieniądze na właściwie dobre życie, bo nawet nie na utrzymanie. I to być może jest też jeden z elementów, który skłania młode dziewczęta, no nie mówię tu oczywiście o 12-latkach, ale powiedzmy 16-17-letnie, do zachodzenia w ciążę. Także tutaj najpewniej ta całościowa polityka jest niewłaściwa, ale nie jest to absolutnie wina edukacji seksualnej. Przeciwnie, właśnie badania amerykańskie prowadzone między innymi w Kalifornii wykazały, że 7 miesięcy później rozpoczynają inicjację seksualną młodzi ludzie, którzy są poddawani rzetelnej edukacji seksualnej. No jak widać, ta rzetelna edukacja angielska jakoś Brytyjczykom nie wychodzi na dobre. Gdybyśmy mogli tak na chwilę zejść na ziemię, bo ja słucham i tak coś mnie mierzy w środku, już tak abstrahując od jakichś naukowych danych i tak dalej. Ja pamiętam jeszcze, jak byłam w szkole i jakoś się bardzo, bardzo cieszę, że państwo wtedy nie przeforsowaliście tego pomysłu, żebym ja musiała przechodzić przez coś takiego, bo wie państwo, jeżeli ktoś na przykład w pracy mi powie coś zbyt takiego osobistego albo mnie jakoś inaczej, nie wiem, dotknie, ja mogę pójść się poskarżyć, że jestem molestowana seksualnie. Natomiast to, co ja czytam, co jest podawane dzieciom na tych zajęciach w innych krajach i u nas niestety czasami gdzieś tam też, to trzęsę się cała w środku, bo
pamiętam swoją młodość i pamiętam, jak się czuje dziewczyna, która jest po prostu molestowana przez obsceniczne rzeczy. Nie, no pani i miałam to na sobie tak, że trzęsie, bo pani jest niewyedukowana jako, i stąd wszystko z mojego doświadczenia nie życzę sobie. Przepraszam, my wszyscy jesteśmy niewyedukowani, tylko jest pani jest wyedukowana. Pani jest no niestety na to wygląda. Nie powiedział, bo znaczy, ja tego nie widzę, ale ja mam okulary, ja słabo widzę. To jest inna kwestia. Znaczy, oczywiście władza każda, jak widać z tych różnych przykładów, ma skłonność do takiego bardzo technokratycznego podejścia. Znaczy, te propozycje, które nie przeszły, ale które były proponowane przez rząd Wielkiej Brytanii, one oczywiście służyły do takiego najbardziej, powiedziałbym, mechanicznego rozwiązania tego problemu. Dużo trudniej jest oczywiście zrobić to, co należałoby zrobić w tym przypadku. To znaczy zrobić prawdziwe wprowadzenie do miłości i w skutkach tego do życia seksualnego. To oczywiście jest dużo trudniejsze. Na pewno temu nie poradzi ani ojciec Rydzyk, ani dzisiaj, tak jak wygląda katecheza w szkołach, niestety. Ale to byłoby wielkie. Jak wygląda katecheza w szkołach? Wiem, bo moi synowie korzystali z tego, w związku z tym przyglądałem się temu. No to zna pan dwa przypadki. Nie, znam znacznie więcej, ponieważ dotyczy to także bardzo wielu. Ale kategoria powszechności zaczyna się od 70%. W związku z tym, skąd pan wie, jak wygląda katecheza w szkołach? Przynajmniej w niektórych szkołach w takim razie, panie profesorze. I niektóra katecheza. Ale ja znam, bo do mnie niektóra przychodzą uczniowie, którzy się żalą. Rzadko się spowiadać. Po sakramenty chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. I pani tym biczykiem sparadą. Ale wie pan, panie profesorze, chciałem pozwólcie dokończyć, bo chyba jakaś ważna kwestia. Inaczej, ja w jednym z wywiadów pani minister Hall usłyszałem dokładnie to samo. Ona mówi, że kwestie delikatne, te dotyczące seksualności ludzkiej czy kwestii obyczajowych będą wprowadzane zgodnie z wrażliwością i wiekiem dziecka. Tak, więc to po pierwsze. I po drugie, uwzględniające... jeżeli bylibyśmy w stanie wyobrazić sobie taką sytuację w szkole, w której rzeczywiście ci, którzy wprowadzają ludzi w ten świat doświadczenia seksualnego, wprowadzają go właśnie w tym najważniejszym wymiarze spotkania się z drugim człowiekiem i miłości. To naprawdę wiele z tych spraw nie da się sprowadzić do takiego prostego zalecenia, żeby wysłać prezerwatywy czy zrobić coś innego, bo wszyscy wiemy doskonale, że to jest tylko powierzchnia tego wydarzenia i ona nie załatwia sprawy. I zgadzając się w części i z panią, i z państwem, że z panią w tym sensie, że edukacji tej nie ma i to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to też przynosi ogromną ilość negatywnych skutków, broniąc się jednocześnie przed tak patologicznymi propozycjami, trzeba by znaleźć ten model środkowy właśnie takiej pogłębionego wprowadzenia w życie emocjonalne, miłosne i seksualne. Ale to oczywiście jest trudne. Mam wrażenie, że to rodzice mogliby zrobić najlepiej? Ja to staram się robić. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby nauczyciel do 30-osobowej klasy. Ale czy nie, w warunkach 45 minut dzwonek. Ja byłem kiedyś, ale sekundę. Mogę nie ma edukacji seksualnej, a rozmnażają się świetnie. Mogę czy to nam nie daje do myślenia, że może niepotrzebna jest edukacja seksualna w szkole i powinni to robić sami rodzice wtedy, kiedy uznają za stosowne. Słyszałem najpiękniejszy tekst o miłości w kościele, wygłoszony przez księdza parafii w Jabłonnej na ślubie mojego pracownika. Mówił tam tak wspaniałe rzeczy o tej miłości i tak fantastycznie wprowadził tych młodych ludzi w ten związek, że życzyłbym tego w każdej szkole. W związku z tym, jeżeli byłoby tak, że bylibyśmy w stanie uzyskać taki poziom, i pani przecież doskonale też wie, że się jest w stanie mówić o miłości na podstawie literatury europejskiej wspaniale, fantastycznie, doprowadzając do punktów, o których tutaj też mówimy, prawda? Tylko to się niestety nie dzieje. No to idealny obraz ma niewiele wspólnego z tymi przykładami, które dzisiaj poczytaliśmy. Ale te przykłady są wszystko, proszę pani, przykłady są wszystko z jednego źródła. Podobnie jak przepraszam, panie profesorze, przykłady są z wielu źródeł. Nie, to są ale... przykłady hiszpańskie, holenderskie, niemieckie. Dobrze. Ja już mówię, nie wspomnę o przykładach, norweskich na przykład, o eksperymentalnym, prywatnym przedszkolu, gdzie dzieci chodzą nago ukorzenione. I tak dalej. One są, proszę pana, one są identycznie ukorzenione. Każdy następny bodziec musi być mocniejszy jak poprzedni. W związku z tym, jeżeli zaczniemy od takiej piosenki, zaczniemy rozluźniać te ryzy, które normalnie są naturalnymi ryzami, które mamy, których nie będziemy, że tak powiem, naruszać, tak jak nie naruszamy swojej całości fizycznej, świadomie, no nie samookaleczamy się w sposób powszechny, to siłą rzeczy na końcu będzie ten rysunek, który był łaska przetłumaczyć pan Cejrowski. To jest kontinuum tego samego myślenia. Natomiast zwróćcie państwo na jedną rzecz uwagę, która mnie szalenie dotyczy. Otóż pani profesor, ale nie tylko pani profesor,
jest w stanie dyskutować na każdy temat z lekową lekkością i żartobliwością, a śmiem podejrzewać, że pani za to, co mówi, nie bierze zupełnie odpowiedzialności. Złe porównanie. To nie jest z cielesnością i z wychowaniem ze szkołą, to nie jest kolejna zabawa w wybory. To nie jest ani mecz piłkarski, ani pochód pierwszomajowy. To nie jest kwestia zabawy. My z tym zostaniemy. Państwo odejdziecie, daj Boże, że szybko, a my z tym zostaniemy. Będziemy musieli to po państwu naprawiać. To, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Proszę mi wierzyć, od wszystkiego są fachowcy. Właśnie. I dlatego uważam... Zaklaskać! Trzeba im wyklaskać to. No właśnie, ale ja dlatego uważam, że edukacją seksualną powinni zajmować się specjaliści, bo od wszystkiego są fachowcy. Rodzice nie są takimi fachowcami. Tylko, że ja tylko chcę zaprotestować całkowicie przeciwko kompletnemu brakowi kultury ze strony pana Cejrowskiego, do czego absolutnie... Nie wolno wyklaskiwać. W stanie wojennym wyklaskiwaliśmy kolaborantów. Do czego w ogóle nie uważam, że demokracja w żadnym kraju nie jest w stanie... dopuszczać. To są po prostu sposoby zachowania. Rozumiem, że pan ma inne poglądy, ale sposób, jaki pan je prezentuje, nie mieści się w kategoriach normalnej debaty publicznej. I w związku z tym dziwię się, się temu, że pan jest obecny. Proszę pana, bo to są rzeczy ekstremalne i one wymagają ekstremalnych reakcji. Ale bardzo proszę, no jednak... Czy można pewne fakty powiedzieć? Nie wykluczajmy się wzajemnie. W Polsce 20 tysięcy nieletnich rodzi dzieci rocznie. To jest około 6% porodów. I to jest właśnie brak edukacji seksualnej, brak tej świadomości. Około 10% trzynastolatek uważa w Polsce, że w ciąży, zachodzi się od pocałunku. I one w pewnym momencie swojego życia rozpoczynają życie seksualne, nie całują się i są zdziwione, że zaszły w ciążę. No ja i to... właśnie to jest niedopuszczalne. To już ja mam ostatni przykład, nie będzie drastyczny, aż tak drastyczny jak te pozostałe. Wychodzę. Jeżeli pan przesadzi, to ja wychodzę, naprawdę. Ale ja nie przesadzam, pan chciałem pokazać... Jak już wytrzymujemy Cejrowskiego, to wytrzymamy każdy film. Panie pośle, panie Januszu, chciałem pokazać ulotkę, która była dostarczona krakowskim gimnazjalistom za pośrednictwem Stowarzyszenia Lambda. Ulotkę tą wyprodukowało UNDP, które, uwaga, robi świetne programy, bardzo dobre programy profilaktyczne dotyczące, nie wiem, badań cytologicznych, szyjkich macicy i tak dalej. Robią niezwykle pożyteczne rzeczy. Tylko że mam wrażenie, że tutaj jest podobny przykład jak z tak zwanymi minami przeciwpiechotnymi, prawda? Że w momencie, w warunkach bojowych, one mają jakieś tam swoje strategiczne cele. Później w warunkach pokoju robią również niepowetowane szkody tym, do których nie powinny być adresowane. I oto ulotka, którą UNDP Lambda rozdawała w Krakowie. Bardzo proszę. Ulotka sfinansowana ze środków Programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju. Aby mogło dojść do zakażenia wirusem HIV, płyn zakaźny, krew, wyciliny z pochwy, sperma, musi mieć kontakt z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową, niekoniecznie uszkodzoną. Ujście cewki moczowej na członku, pochwa, odbyt, jama ustna, oczy, wnętrze nosa. Stosowanie zabezpieczeń. Ceratka lateksowa, gumowa, ma na celu stworzenie bariery między błonami śluzowymi twoich ust i potencjalnie zakaźnym materiałem. Możesz posłużyć się folią spożywczą, ale nie do kuchenek mikrofalowych, rozciętą prezerwatywą lub rękawiczką gumową. Każdą z tych rzeczy stosuj jednorazowo. Rękawiczka lateksowa, gumowa. Stosuj przy wszelkich technikach, w których dłonie, szczególnie z uszkodzoną skórą, mają kontakt z płynami zakaźnymi lub błonami śluzowymi. Pamiętaj o tym, aby stosować je jednorazowo. Techniki seksualne. W zależności od rodzaju kontaktu lub możliwości uszkodzeń błon śluzowych i skóry podczas jego trwania, możemy podzielić na bezpieczne, ryzykowne i bardzo ryzykowne. Bezpieczne. Dotykanie własnych narządów płciowych w celu rozładowania napięcia seksualnego. Przytulanie, głaskanie, dotykanie ciała, pocałunki. Ryzykowne. Pieszczenie i penetracja dłonią odbytu partnera. Techniki manualno-analne. Bezpieczne dla obu stron. Wskazane użycie gumowej rękawicy. Używanie zabawek erotycznych, wibratorów, kulek i innych. Należy je zabezpieczyć prezerwatywą, osobną dla każdego partnera. Całowanie, pieszczenie ustami, językiem odbytu. Techniki oralno-analne. Nie ma doniesień o zakażeniach HIV tą drogą. Ryzyko. Osoba całująca może mieć kontakt z krwią z odbytu. Wskazane użycie rękawicy i ceratki lateksowej.
To są materiały, oczywiście adresowane do grupy ryzyka, ale panie pośle, one dostały się w ręce gimnazjalistów w Krakowie na programach związanych z tolerancją i czymś tam jeszcze. No, czy możemy być bezpieczni, że nasze dzieci nie będą narażone na tego rodzaju przekaz w ramach edukacji seksualnej? To jest czysto techniczne, powiedziałbym, żeby nie powiedzieć mechaniczne podejście do tego. Rozumiem, że z punktu widzenia naukowego można to tak opisać. Adresowane ale do grupy ryzyka, na pewno tak. Ale oczywiście nigdy nie powinny być przedmiotem edukacji w szkole, bo one tego typu kontakt pozbawiają jakiegokolwiek znanego w naszej kulturze znaczenia. One zamieniają to w kontakt robotów. No to po prostu tego typu języka nigdy w szkole dla żadnego człowieka. To bardzo ważne oświadczenie, odetchnąłem z ulgą. No, ale chyba nie słusznie, dlatego że my oczywiście mówiąc o seksie, o środkach antykoncepcyjnych, o tej całej sferze seksualności człowieka, jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, bo albo mamy do czynienia z językiem medycznym, albo z językiem wulgarnym, albo z infantylnym. No więc oczywiście język medyczny może być stosowany przy edukacji, bo tylko to jest jedyny taki język, który jest dopuszczalny. Niekoniecznie. No, niekoniecznie. Trudno sobie może inny wyobrazić. Ale można. Chodzi mi, tak naprawdę w tej ulotce nie było niczego, przecież przestańmy się czarować, o czym gimnazjaliści nie wiedzą. Także to jest naturalnie hipokryzja, jeżeli my udajemy, że gimnazjaliści nie wiedzą, że są różnego rodzaju techniki seksualne i że należy się zabezpieczyć. Pan przez lata prowadził liceum, takie, no nie wiem, 20 lat mam do czynienia z młodzieżą i wydaje mi się, że gdybym coś takiego pokazał gimnazjalistom, to 95% poczułoby się tak, jakbym ich zgwałcił po prostu. Pani profesor, ja nie wiem, pani ma jakąś przyjemność z psucia świata? Czy to jest jakaś taka... Ja naprawiam świat, wręcz przeciwnie. Znaczy, żyjemy w innym świecie, a może w innym świecie. Znaczy, ja naprawiam ten państwa świat, dlatego że on jest, uważam, szkodliwy. No więc właśnie, to w pani świecie gimnazjaliści znają dokładnie wszystko, w moim nie. Oczywiście, niestety uczą się tego na podwórku, uczą się tego w niewłaściwy sposób, często zwulgaryzowany i właśnie ja się temu przeciwstawiam. Nie, oczywiście jest to żywa nieprawda. Państwo kłamiecie od lat i będzie kłamać tak dalej, dlatego że to jest oczywista nieprawda. Dzieci, młodzież, gimnazjaliści pod tym względem są mniej zepsuci niż to sobie wyobrażamy i kreujemy. Ale ja wcale nie uważam, że oni są zepsuci. Są no, tylko niewłaściwie wyedukowani przez niefachowe osoby. Jeżeli według pani 100% gimnazjalistów zna tego typu zabawy, to znaczy, że są już naprawdę zepsuci. A ja nie mówiłam, że przed 100%. Nimi nie ma żadnej perspektywy. To nie, no, rzeczywiście pani mówi tak, że nic nie powiecie, że to takie zabezpieczenie rzeczywiście. Jednak no, państwo postulowaliście, czy popieraliście pana Roberta Biedronia, aby jego tęczowy elementarz, który zawiera podobne treści, nie dokładnie znaczy, te same, ale podobne. Tęczowy elementarz zawiera treści, które powinna młodzież znać i jest w dodatku... A na jakiej podstawie pani o tym decyduje, co powinna młodzież znać? Jest w dodatku napisany bardzo takim przyjaznym językiem, który nie rani niczyich uczuć. Nie jest to absolutnie język ani wulgarny, ani niewłaściwy. Tam jest również propozycja używania kulek analnych. No, to nie wiem, czy to jest przyjazny język dla młodych ludzi. No. Jak pani znaczy, sądzi? Ja akurat nie czytałam tego podręcznika, nie odczuwam takiej potrzeby, żeby się tak kształcić, ale moja asystentka stworzyła kilka lat temu taką grupę Ponton. To jest grupa, której ideą jest, że młodzi kształcą w dziedzinie seksualności młodych. No i właśnie pytania, jakie dostają, czy mailami, czy przez internet, oni chodzą do szkoły, to jest taka młoda grupa entuzjastów, to są właśnie, pokazują, jak czyli są właśnie ogromne braki. Na tym polegał ten projekt, seksualnej. Że młody Robert Biedroń wchodzi do liceów, do gimnazjów i kształci, to też jest entuzjastem kształci dzieci w szkole, młodych. Tak? Okay. Ja będę protestował jednak przeciwko temu, nie zgodzę się tutaj z panią całkowicie, będę protestował przeciwko takiemu językowi, który wprowadza w kontakty między ludźmi całkowicie mechaniczny, techniczny, nawet medyczny
sposób objaśniania tego, co się dzieje w takim kontakcie. On jest dla osób już ukształtowanych, dorosłych, dojrzałych, po różnych doświadczeniach, elementem języka naukowego i oczywiście ma miejsce w jakichś badaniach i być może właśnie w takich zaadresowanych do grupy ryzyka tekstach. Natomiast dla młodych ludzi sprowadzanie tego, tej całej sytuacji dotknięcia przez drugiego do takiego mechanicznego opisu naprawdę wszystkich nas w jakimś tam sensie jednak zubaża i to nie ma nic wspólnego z tym, żeby nie było edukacji seksualnej, żebyśmy się zrozumieli. Tylko nie ale tym językiem, nie w ten sposób, przecież nie tak trywialnie, nie tak powierzchownie. Ale część licealistów jak, to przepraszam, są to jak to robić? Jak ludziom, jak dzieciakom dostarczyć taką wiedzę? Joanna Neifeld. Tak jak powiedziałam, na pewno nie w ten sposób przez szkołę i wiem to z własnego doświadczenia. Najlepiej na pewno nie chcę, żeby moje dzieci tak to miały. Ja o swoje dzieci się zatroszczę i po raz kolejny to, co pan profesor zauważył, pani uważa, że pani wie, co dzieci powinny wiedzieć. I ja od razu widzę przed oczami tę sytuację ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, gdzie sądy orzekają, że rodzice nie mają prawa wycofać z zajęć edukacji homoseksualnej swoich dzieci. Nie mają prawa. Dzieci i gimnazjaliści, oczywiście, studenci są przymuszani no bo muszą do wiedzieć treningów antyhomofobicznych. I zastanawiam się też, ile jeszcze takich programów odbędziemy, gdzie ta strona w ogóle będzie obecna. Dlatego, że mówiliśmy o Wielkiej Brytanii i tam też niedawno sytuacja, kiedy aresztowano na przesłuchania dziennikarkę, która w radiu powiedziała, że ona jest przeciw adopcji par homoseksualnych. Żadnego języka nienawiści, po prostu powiedziała, jestem przeciw, uważam, że to jest niezdrowe. Została przesłuchiwana. Tamtejsza policja, nie wiem jak wielu z Państwa sobie zdaje sprawę, traktuje tak zwane przestępstwa mowy nienawiści jako priorytet. Oni aresztują parę staruszków emerytów, którzy rozkładali literaturę chrześcijańską gdzieś, gdzie leżały ulotki prohomoseksualne. Jak długo jeszcze, pani profesor, bo będziemy no mogli w ogóle z Państwem bajki, rozmawiać? Oczywiście, tak? Bo literatura chrześcijańska. Nie, tak daleko. Pani nie przesadza. No, do tej sytuacji, o której pani mówi, w Polsce jest bardzo daleko, naprawdę. Ale, ale pani pośle, ale zgodzi się pan z tym, że sprawa się przesuwa, że jednak tak? Tego programu. Bardzo proszę, mam taką propozycję. Proszę państwa, pani profesor, czy pani wie? Nie, pani nie wie, to ja od razu powiem. Nie, no ja przede wszystkim wcale dobrze, ale pozwólmy nie czuję powiedzieć się osobą kompetentną do prowadzenia edukacji seksualnej w szkołach, ale uważam, że to powinni robić fachowcy. Ponieważ jak pani słucham, to wiem, że pani swoje dzieci źle wyedukuje. Dobrze, bardzo się o nie martwię. Pan profesor na nas to już jest dobrze. Nastroje. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że następująco. Szkoła Gimnazjum Polskie, co widać po testach zewnętrznych, jest w stanie w 54% średnio w Polsce mniej więcej sprostać testom. Na 100%, na 100 pytań, na 54 pytania odpowiada średni polski gimnazjalista. Zwróćcie uwagę państwo, jaka to jest skuteczność. To jest 50% skuteczność. Mówiąc językiem kolokwialnym i okropnym, to znaczy tak, jakby półtora roku te dzieci nie chodziły do szkoły. Jakby znały dodawanie, odejmowanie, a mnożenia i dzielenia już nie. Jeżeli teraz do tego niesprawnego w sumie i trudnego, zarówno wychowawczo, jak i organizacyjnie, i zabiedzonego, i spaporyzowanego mechanizmu, do tego organizmu zechcemy wprowadzić obowiązek nauczania czy edukowania w sposób taktowny, kulturalny, jakiekolwiek byśmy nie chcieli sobie wyobrazić, wiedzy na temat życia seksualnego, cielesności, uczuciowości człowieka, to proszę państwa, co wyniknie z wiedzy 54%? To jest za delikatny instrument, za słaby instrument. Temu instrumentowi jest w stanie sprostać tylko dom i rodzina. Proszę państwa, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, której nie wolno nam zapominać. Nie mamy takich fachowców, ale nie bójmy się tego, nigdzie na świecie nie ma takich fachowców. Wyobraźmy sobie taką rzecz, jeżeli ktoś powie, że zna takiego człowieka poza rodzicami, który jest w stanie rozumieć swoje dziecko i wyedukować seksualnie, zastanówmy się, czy oddałby swoje dziecko do leczenia, gdyby ten człowiek był lekarzem. Czy jest tak kompetentny jak lekarz, do którego miałby zaufanie. No ale to, co ważymy mówi pan profesor, sobie jest wewnętrznie sprzeczne, bo jeżeli każdy rodzic jest znakomitym specjalistą od edukacji seksualnej, no to nauczyciele w szkołach też są rodzicami. No po prostu to, co pan mówi, ale nie dzieci, to które w ogóle wychowują. Właśnie nie wiadomo, co ma jedno do drugiego, to już boi. Znaczy ja nie odpowiadam za to, czego pani nie rozumie. Natomiast, proszę panią, jestem w stanie sobie wyobrazić jedną rzecz. Mianowicie, że nauczyciel 30-osobowej w klasie jest kimś innym jak dwoje rodziców, cały czas myślę przez rodziców o parach hetero. Dwoje rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, które spłodzili, wychowali i które kochają. Jest tu naprawdę istotna różnica. Jeżeli pani nie widzi między różnicy między wychowaniem przez wychowawcę, a wychowaniem przez rodziców w domu, gdzieś w normalnych domowych warunkach, to w zasadzie
Nie, no przede wszystkim pan przyjmuje jakiś idealny model, w którym rodzice w ogóle edukują dobrze, dzieci. Przepraszam w wielu bardzo, rodzinach mam... dzieci nie są edukowane. Otóż zróbmy tak. W kwietniu pani minister Katarzyna Hall ogłosi, na czym będą polegały zmiany w systemie edukacji. Miejmy nadzieję, że uwzględnią to, co mówił pan poseł Palikot. Miejmy nadzieję, że uwzględnią to, co mówiła sama, że będą dostosowane do wrażliwości i wieku dziecka. Oczywiście. My mamy nadzieję, że również to, co powiedział pan Wojtek Cejrowski, będą uwzględniały zdanie rodziców i liczyły się z naszym kontekstem kulturowym. Dziękujemy serdecznie za tę rozmowę. Do rozmowy wrócimy, kiedy ten program będzie znany. Natomiast mamy jeszcze jedno... Stylu pana Cejrowskiego. Okej. Okay. Mamy w tej chwili jeszcze jeden materiał, który musimy wypuścić, który dotyczy pewnego programu sprzed 2,5 lat. Padło bardzo mocne oskarżenie czy sformułowanie, które zakończyło się procesem sądowym. Oto epilog tego procesu sądowego. Przed państwem Krzysztof Wyszkowski, a ja dziękuję serdecznie i zapraszam już za tydzień. W dniu 22 i 23 maja 2005 roku w TVP program drugi TVP Polonia w programie Warto Rozmawiać oświadczyłem po wodzie Lechu Wałęsie, iż byłem z nim w Paryżu wtedy, kiedy właśnie delegacja Solidarności oskarżyła go o kradzież pieniędzy, które otrzymał od związkowców francuskich. To były rzeczy pokażające niezmiernie. Świadkiem był Władysław Geremek. To są rzeczy okropne. Oczywiście policja wiedziała o tym wszystkim. Jaruzelski zna to wszystko, ponieważ w delegacji były służby bezpieczeństwa. To są rzeczy, za które oni trzymają Wałęsę do dzisiaj. Które to oświadczenie stanowiło oczywistą nieprawdę, czym naruszyłem dobre imię i godność Lecha Wałęsy, wobec czego odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych.